W tym filmie pokażę Ci, jak uzyskać wzór na pole trójkąta, w którym występują wyłącznie długości jego boków. Jeżeli oglądałeś poprzedni film z tego cyklu, to wiesz, że taki wzór istnieje. Nazywa się on wzorem Herona. Ja może szybciutko przypomnę. To jest wzór Herona. On ma dosyć taką symetryczną postać. P tutaj to jest połową obwodu tego trójkąta. No i to pole wyraża się właśnie w ten sposób, że to jest pierwiastek z P razy P minus A razy P minus B razy P minus C. Tu są pewne konkretne obliczenia, które wykorzystamy później. No i zasadniczo w naszym filmie wyprowadzimy coś, co będzie równoważne wzorowi Herona. Nie będzie to jeszcze wzór Herona w tej takiej symetrycznej postaci. To zrobimy w filmie następnym. Po prostu przekształcimy nasz wzór, który otrzymamy w tym filmie. No dosyć to będą skomplikowane przekształcenia, żmudne, ale zobaczymy, że ten nasz wzór, który otrzymamy, będzie równoważny wzorowi Herona. No więc spróbujmy przystąpić do działania. Więc znamy wszyscy, mam nadzieję, wzór na pole trójkąta, że to jest 1 druga podstawy razy wysokość. Prawda? Wysokość opuszczona na tą podstawę. No i teraz pomysłem jest takim, że chcemy jakoś wyeliminować z tego wzoru tę wysokość, używając długości tych boków B i C. I co? I popatrzmy. Tutaj mamy dwa trójkąty prostokątne nam powstały. Nie znamy ich długości boków, ale być może spróbujmy uzyskać jakiś układ równań, skorzystając z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta prostokątnego. Więc może tutaj ten bok, długość tego boku niech się nazywa x. Więc skoro tu jest x, to oczywiście ten drugi bok, prawda, tutaj, no to jest a minus x, prawda? A minus x. I spróbujmy teraz napisać twierdzenie Pitagorasa najpierw dla tego trójkąta tutaj, czyli co? On ma prostokątne x i h, czyli x kwadrat plus h kwadrat jest równe c kwadrat. No i teraz drugi trójkąt prostokątny, on ma jakie boki? Jedna przyprostokątna to jest a minus x, czyli a minus x do kwadratu plus druga przyprostokątna h do kwadratu jest równe b kwadrat. Czyli w zasadzie mamy układ równań wprawdzie nieliniowych, ale jak zobaczymy, on się dosyć łatwo daje rozwiązać. Mamy x i h, to są nasze niewiadome. Chcemy z tego układu obliczyć h i wstawić do tego wzoru. Może tutaj przekształcę drugie równanie, wymnażając ten nawias. Prawda? A minus x do kwadratu to jest a kwadrat minus 2ax plus x kwadrat plus h kwadrat jeszcze i to jest b kwadrat. Czyli to jest nasze drugie równanie. Pierwsze może jeszcze raz przepiszę tutaj, żeby było widać, co się dzieje. X kwadrat plus h kwadrat jest równe c kwadrat. I teraz co my widzimy? Że to x kwadrat plus h kwadrat występuje w tym drugim równaniu. Czyli jak odejmę stronami te dwa równania, to dostanę, w ogóle nie będę miał h i dostanę równanie liniowe na x. Czyli może zróbmy to. Czyli odejmuję teraz te dwa równania stronami. I dostaję tak. A kwadrat minus 2ax, no i teraz tak, x kwadrat nie będzie, h kwadrat nie będzie, równa się b kwadrat minus c kwadrat. Dobrze, no to teraz to. Teraz chcę wyliczyć x, czyli sobie x przenoszę na drugą stronę, czyli może tak porządnie, do obu stron dodaję 2ax, odejmuję b kwadrat i dodaję c kwadrat. I w ten sposób otrzymujemy tak. Po prawej stronie zostaje mi tylko 2ax, po lewej 2ax mi zniknie, mam a kwadrat minus b kwadrat plus c kwadrat. Czyli może tutaj wykorzystam to miejsce, mam tak, 2ax jest równe a kwadrat minus b kwadrat plus c kwadrat.
Teraz dzieląc przez 2a mam x jest równe a kwadrat minus b kwadrat plus c kwadrat przez 2a. Dobrze. Nam nie interesuje h, żeby wstawić do tego wzoru, no to użyję sobie tego równania z kolei, prawda? Z tego równania widzę, że h kwadrat to jest, odejmując od obu stron x kwadrat, c kwadrat minus x kwadrat. No teraz x mam, czyli h kwadrat to jest c kwadrat minus a kwadrat minus b kwadrat plus c kwadrat przez 2a to jest x i muszę wziąć kwadrat. Wobec tego samo h, no, gdyby to był taki abstrakcyjny układ równań, to h by było plus lub minus pierwiastek z tego, ale my wiemy, że h to jest długość wysokości, wobec tego to musi być dodatnie, czyli samo h to jest pierwiastek kwadratowy z tego. C kwadrat minus a kwadrat minus b kwadrat plus c kwadrat przez 2a do kwadratu. No i teraz wstawiamy h do tego naszego wzoru na pole trójkąta, czyli pole to jest 1 druga a razy h, czyli pierwiastek z c kwadrat minus do kwadratu. Czyli otrzymaliśmy wzór na pole trójkąta, w którym nie ma wysokości, a występują wyłącznie długości boków A, B i C. No i jak już mówiłem, ten wzór nie ma tak pięknej postaci jak wzór Herona, nie ma tak, nie jest tak symetryczny, popatrzmy tutaj, jak ten. Jest dosyć trudny do zapamiętania, właściwie trudno go zapamiętać w ogóle, no ale to jest w zasadzie wzór Herona. Prawda? Jak zobaczymy w następnym filmie, po pewnych przekształceniach tego wzoru dostaniemy właśnie wzór Herona. A teraz może jeszcze sprawdźmy dla konkretnego trójkąta, że te dwa wzory dają tę samą odpowiedź. Czyli tutaj mam ten trójkąt, który był w filmie pierwszym o wzorze Herona, o bokach 9, 11, 16. No i to były te rachunki, prawda? Liczyliśmy połowę obwodu, pomnożone i pierwiastek, pole wyszło 18 pierwiastków z 7. Czyli u nas tak, C jest 9, B jest 11, A jest 16. C jest 9, B jest 11 i A 16. Spróbujmy teraz zobaczyć, co daje nam nasz wzór. 9, 11, 16. Czyli tak, najpierw może to wyrażenie. A kwadrat minus B kwadrat plus C kwadrat przez 2A policzmy. A kwadrat minus b kwadrat plus c kwadrat przez 2a to jest tak, a kwadrat, czyli 16 do kwadratu minus b kwadrat, czyli minus 11 do kwadratu i plus c kwadrat, czyli plus 9 do kwadratu i wszystko jest dzielone przez 2a, czyli przez 32. Teraz tak, 16 do kwadratu to jest 256, 11 do kwadratu to jest 121 i 9 do kwadratu to jest 81 i to jest podzielone przez 32. Minus 121 plus 81 to jest minus 40, tak? Czyli to jest 256 minus 40 przez 32. Czyli 216 przez 32, no może skróćmy jeszcze ten ułamek. 216 przez 32 to na pewno się przez 8 dzieli, prawda? 200 to jest 8 razy 25, czyli to jest 216 to jest 27 razy 8 przez 32. Dzieląc 32 to jest 8 razy 4, to jest 27 czwartych. 8, 32 to jest 4. 27 czwartych do kwadratu. Znaczy, tak, c kwadrat to jest 9. Tak? Czyli wyrażenie pod pierwiastkiem mamy tak, 80, może 9 do kwadratu minus 27 czwartych
do kwadratu. Więc spróbujmy to jeszcze sobie sprowadzić, może tak, do wspólnego mianownika, czyli to jest 9 kwadrat razy 4 kwadrat minus 27 do kwadratu przez 4 do kwadratu. Teraz 27 to jest 9 razy 3, czyli tutaj mamy tak, 9 kwadrat razy 4 kwadrat minus 9 kwadrat razy 3 kwadrat podzielone przez 4 do kwadratu, czyli jeszcze. Teraz 9 do kwadratu mogę wyłączyć sobie, czyli mam tak, 9 do kwadratu, no, przez 4 do kwadratu, tak, a tu mam 4 do kwadratu, czyli 16 minus 3 do kwadratu, czyli 9. Czyli to jest 9 czwartych do kwadratu razy 7. I to jest to, co jest pod moim pierwiastkiem, prawda? To jest to wyrażenie. Czyli moje pole to jest 1 druga razy a to było 16, 1 druga a, czyli 16, razy pierwiastek 9 czwartych do kwadratu razy 7, to jest 8, prawda? 1 druga razy 16 to jest 8. Teraz pierwiastek, mogę napisać jeszcze, pierwiastek z 9 czwartych do kwadratu razy pierwiastek z 7. No i pierwiastek z 9 czwartych do kwadratu to jest 9 czwartych, czyli to jest 8 razy 9 przez 4 razy pierwiastek z 7. 8 przez 4 to jest 2. Wobec tego to jest 2 razy 9, czyli 18 pierwiastków z 7. To jest pole naszego trójkąta. No i porównajmy to z tym, co daje nam wzór Herona. 18 pierwiastków z 7. Czyli przynajmniej dla tego trójkąta te dwa wzory dały nam to samo pole, czyli właśnie wygląda na to, że tu się nie pomyliliśmy. No i tak jak mówiłem, zobaczymy, że w następnym filmie przekształcimy ten wzór do takiej postaci symetrycznej i zobaczymy, że w zasadzie to jest właśnie wzór Herona.